W jakich nastrojach upłynął ten tydzień poprzedzający mecz z Wisłą Kraków? Był to taki tydzień z nutką optymizmu po ostatnim spotkaniu ligowym? No ciężko tutaj o optymizm, bo przegraliśmy kolejne spotkanie. Od prawie 2 miesięcy nie wygraliśmy. Ale widać taką chęć w treningach, żeby jak najlepiej się przygotować do najbliższego meczu z Wisłą. No i gramy u siebie i chcemy wykorzystać ten atut i punkty zdobyć w tym najbliższym meczu. No właśnie, wspomniałem o tym Szczecinie, bo tam były sytuacje, prawda? Zgodzisz się, że trzeba było trafić raz, drugi i punkty by były? Zgadza się, mieliśmy 300% sytuacje. Piłka nie chciała wpaść do bramki. Z doświadczenia wiem, że i takie mecze się zdarzają, ale też i te sytuacje, które mam nadzieję uda się stworzyć z Wisłą, uda się je wykorzystać i strzelimy o jedną bramkę więcej od Wisły i mam nadzieję, że wygramy. Wisła to taki szczególny dla Ciebie klub, zdobyłeś z nim sporo tytułów, dużo czasu tam spędziłeś i też w Krakowie to pamiętałem, bo dobrze Ci tam przyjęli. Tak, fantastyczna była atmosfera, przyjęli mnie bardzo fajnie. 6 lat spędziłem w Wiśle Kraków, także wspominam bardzo, bardzo ciepło ten okres. Teraz jestem w Legnicy i gram dla Miedzi. Na pewno będziemy chcieli zagrać dobre spotkanie i mam nadzieję, tak jak wspomniałem wcześniej, zdobyć 3 punkty. No właśnie, Wisła ma swoje problemy. Trzeba to wykorzystać. Czy problem? No przegrali ostatni mecz wysoko i myślę, że każdy jakieś ma większe, mniejsze te problemy. My wiemy po analizie meczu w Szczecinie, gdzie popełniliśmy te błędy. Pracowaliśmy w tym tygodniu nad tymi elementami i mam nadzieję, że tych błędów zdecydowanie mniej popełnimy. Stworzymy przynajmniej tyle sytuacji, choć przydałoby się też i więcej wykorzystać przede wszystkim.